Witam na kanale. Chcę pokazać, co teraz robię na budowie. Nie nagrywałem sporo czasu filmów, bo robiłem sporo rzeczy. Deski na strych nabijałem. Powiem, jakie są plany. Teraz robię, strofiam na podłogę. Wodę rozprowadziliśmy, kanalizację. Rurami PPR. Miał być to PEX, ale wyszło na PPR. Zgrzewane. Tylko tutaj widać resztę podejść, bo wszystko jest już schowane w styropianie. Oczywiście próba szczelności zrobiona powietrzem, 4 bary. Wszystko jest ok. Tak wygląda już garaż. Cała powierzchnia wyrównana. Rurki schowane, instalacja schowana w styropianie. Powiem wam, że jestem już zadowolony z etapu prac, bo powiem wam szczerze, że chyba lepiej to wykańczać ten dom niż budować. Tak mi się wydaje. O, i tak wygląda teraz strop, bo na strop nabijane są deski, tutaj jeszcze nie ma. I zastanawiałem się nad watą, ale kolega podpowiedział mi, żeby zrobić pianę pur. Dlatego astrych z desek, wiadomo, przyda się. Zawsze można coś tam wrzucić, tak jak teraz. Jest tam trochę nawrzucane rzeczy przed posadzkami, bo na dole by nie było gdzie tego trzymać. I piana pur będzie na pewno lepsza niż wełna. Zaczyna mi się to podobać. Podejścia do umywalek. Kibelek już, stelaż jest wmontowany w ścianę. Do bidetu stelaż też już jest w ścianie. Także to łazienka. Nagrywam telefonem film. W sumie gonię z robotą, bo w czwartek hydraulik ma przyjść, połączyć mi rurę od centralnego. Zastanawiałem się nad podłogówką, ale nie robię podłogówki, nie robimy. Robimy tak jak w projekcie grzejniki kanałowe, czyli przed oknami szerokość okna, grzejnik kanałowy. Tutaj też, w sypialni też. Tak wygląda kuchnia, dom Galia, przypomnę projekt. Jak to teraz wygląda? Tu ma być też kominek. Deseczki czekają na strych. I takie to informacje z budowy teraz. Posadzki za 2 tygodnie. Tynki za miesiąc. Później robimy. To znaczy tak, inna kolejność. Robimy posadzki, piana pur na sufit, tynki, sufit podwieszany, no i robimy wykończenie, czyli łazienka. Co tam później? Malowanie podłogi, płytki, takie rzeczy. Bo piec od centralnego gazowy założymy trochę później, bo trzeba tą kotłownię wykończyć, jakieś tam płyteczki położyć, coś takiego. Także jest dobrze, trzymajcie kciuki, pozdrawiam.